Witajcie kochani, dzisiaj pragnę Wam pokazać mój kolejny autorski przepis na przepyszny sernik kokosowy, który jest banalnie prosty i który wykonacie dosłownie w 10 minut. Zanim jednak przejdziesz do oglądania, wesprzyj moją twórczość, subskrybuj mój kanał, dzięki temu będziesz zawsze na bieżąco, a tymczasem zapraszam do oglądania. Potrzebujemy 200 g orzechów pekanowych, niemoczonych suchych, 200 g daktyli mediol, również niemoczonych. Wszystko wkładamy do naszego malaksera i tak właśnie powstaje nasza banalnie prosta baza, czyli spód do naszego ciasta. Wszystko wykładamy do blaszki i ważne tutaj, aby bardzo dobrze uklepać, żeby po prostu później finalnie nasz spód się nie rozpadał. Do naszej masy potrzebujemy 300 g miąży ze świeżego kokosa. Pod tym filmem na dole w opisie znajdziecie link do filmiku, jak taki miąższ uzyskać. A także potrzebujemy 300 g namoczonych orzechów nerkowca, 8 łyżek syropu z agawy lub syropu klonowego, 3 łyżki wanilii i sok z 2 limonek, a także 200 ml śmietanki kokosowej. Wszystko wrzucamy do naszego malaksera i blendujemy na bardzo gładką konsystencję. Jeżeli chodzi o cukier, ja używam zawsze syropu z agawy albo syropu klonowego. Nie używam w ogóle cukru białego ani żadnego cukru przetworzonego. Natomiast Wy, jeżeli nie przepadacie za syropem, możecie spokojnie użyć cukier waniliowy albo ksylitol lub zwykły cukier. Natomiast ja bardzo polecam, żeby zamieniać na zdrowsze alternatywy, ponieważ nie czuć praktycznie żadnej różnicy. Tak samo fajnie syrop klonowy czy syrop z agawy fajnie osłodzi te ciasto, a zawsze jest to zdrowsza alternatywa, a o to nam przecież chodzi. Wszystko w tym przepisie zrobiłam sama, również śmietankę kokosową. Jak zrobić śmietankę kokosową, pokażę Wam już w następnym filmie, dlatego subskrybujcie mój kanał, żeby zawsze być na bieżąco z moimi przepisami. I tutaj, jak widzicie, wykładam naszą masę do blaszki. Jak widzicie, wszystkie moje przepisy są banalnie proste, które wykonacie dosłownie w 10 minut. I tutaj na sam koniec posypuję jeszcze miążem, czyli tak zwanym mięsem ze świeżego kokosa. Bardzo fajnie to nadaje taką kropeczkę na i. I oczywiście na koniec dekorujemy wedle fantazji. Ja jak zwykle dekoruję borówkami amerykańskimi, truskawkami, ponieważ są to moje ulubione owoce do ciast. I takie ciasto jest już w zasadzie gotowe. Ważne tylko, aby wsadzić je do lodówki na kilka godzin. Dzięki temu nasz sernik bardziej stężeje i będzie łatwiejszy do krojenia. Takie ciasto możemy przechowywać w lodówce do 5 dni. Naprawdę polecam Wam zastępować tradycyjne ciasta na zdrowsze alternatywy, ponieważ te zdrowsze alternatywy w moim wykonaniu są nadal pyszne, więc nie musicie rezygnować ze słodyczy, jeśli je kochacie. W szczególności na święta wykonajcie zdrowsze alternatywy, a niezależnie od tego, na jakiej diecie jest Wasza rodzina, na pewno będzie miło zaskoczona. Ja Wam gwarantuję, że moje ciasta są przepyszne i smakują mojej całej rodzinie, a przypominam, że większość mojej rodziny jest na diecie tradycjonalnej i mimo tego uwielbiają moje ciasta. Dlatego ja z czystego serca polecam wypróbować ten przepis i koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy Wam smakował, a także będzie mi bardzo miło, jeśli będziecie podsyłać mi zdjęcia na priv i oznaczać mnie na Instagramie. I
tak prezentuje się nasze ciasto. Wygląda jak tradycjonalny sernik. Wygląda jak dla mnie obłędnie, smakuje obłędnie. I jeszcze raz z tego miejsca polecam Wam i życzę Wam smacznego. I przede wszystkim dziękuję, że jesteś.